la la. Sztuczka Turlanie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie nauka sztuczki, jaką jest turlanie. Może to być znakomita rozgrzewka przed bardziej intensywnym wysiłkiem, na przykład przed bieganiem czy przed treningiem z pokonywaniem przeszkód. Dodatkowo pamiętaj, że nauka każdej sztuczki pozwala twojemu psu coraz lepiej poznać ciebie, a tobie twojego psa. Jest dzisiaj ze mną Vento. To 5-letni pies rasy Border Collie. Do treningu wykorzystamy kliker. Czym jest kliker i jak go wykorzystywać? Pokazywaliśmy w jednym z naszych treningów. Link możecie zobaczyć poniżej. Naprowadzaj psa smakołykiem. Aby rozpocząć naukę, w jednej dłoni przygotuj przysmaki, w drugiej kliker. Kucnij przed psem. Rękę ze smakołykami wystaw przed nos. Obniż rękę tak, aby pies się położył. Jeżeli nie chce się położyć, zaznaczaj każdy ruch obniżenia pozycji ciała. Chodź. Chodź, Vento, dawaj. Tak jest, dobrze. Vento, chodź. Brawo, świetnie. Gdy pies się położy, zaznacz to dźwiękiem klikera nagródź. Następnie rękę przesuwaj wolno w kierunku boku głowy psa. Chodź. Bardzo ładnie, świetnie, super, ekstra. Dobrze. Gdy tylko pies przechyli się na bok, zaznacz to i nagródź. Tak, brawo, świetnie. Dobrze. Bardzo dobrze. Super. Vento coraz bardziej wygina się w tak zwany księżyc. Dobrze. Super. Tak jest. Świetnie. Dobry pies. Ekstra. Mamy połowę sukcesu. Mamy połowę turlania. Lecimy dalej. Jest, super. W tej powtórce Vento już położył się na plecach. Oczekuję, że położy się na drugim boku. Dobrze, świetnie. Tak, dobrze. Brawo, ekstra. Gdy mamy taki efekt, możemy zakończyć pierwszy etap. Super, Vento, brawo. Naprowadzaj psa pustą ręką. W kolejnym etapie będziemy pracowali nad tym, aby naprowadzać psa pustą ręką. W pierwszej powtórce wykonam ćwiczenie dokładnie tak samo jak ostatnio. Tak jest, dobry pies, świetnie, ekstra. Tym razem udam, że trzymam przysmak w dłoni, ale naprowadzę dokładnie takim samym ruchem. I nagroda pojawia się po wykonanym ćwiczeniu. Zobaczcie jeszcze raz. Pusta ręka. Tak jest, znakomicie, świetnie. Jak widzieliście, naprowadziłem psa pustą ręką, a nagrodziłem po wykonanym ćwiczeniu. Na tym mogę zakończyć drugi krok. Dodaj komendę słowną i ogranicz gest. W trzecim kroku, po pierwsze, będziemy pracowali nad dodawaniem komendy słownej, po drugie, nad ograniczeniem gestu. Chodź, Vento. Turlej. Brawo, świetnie, ekstra. Zwróćcie uwagę, że gest był troszkę mniej obszerny, a na początku pojawiła się komenda słowna. Turlej. Brawo, świetnie. Oczywiście po wykonanym zadaniu nagradzam psa. Turlej. Tak jest, ekstra. No i opanowaliśmy nową sztuczkę. Vento jest psem, który uwielbia się uczyć nowych rzeczy.
Dzisiaj trochę lepiej poznaliśmy się wzajemnie. Ja poznałem lepiej Vento, jego temperament. On troszeczkę lepiej poznał mnie, mój sposób nagradzania, sposób ćwiczenia. Mam nadzieję, że się spotkam z tym psem w kolejnym odcinku, bo jest urodzonym aktorem John Doga. W pierwszym etapie naprowadzaj pupila ulubionymi przysmakami. Stopniowo ograniczaj liczbę smakołyków, które wykorzystujesz podczas treningu. W kolejnym etapie naprowadzaj psa pustą ręką, udając, że masz tam schowany przysmak. W ostatnim etapie nauki dodaj komendę słowną i ogranicz gest. Dzisiejszy odcinek poszedł nam bardzo sprawnie. Jeżeli miałbyś kłopoty na którymkolwiek z etapów, podziel go na mniejsze części. Nie spiesz się. Jeden etap trenuj przez co najmniej tydzień, a na pewno osiągniesz sukces. Napisz, jakich sztuczek nauczyłeś swojego psa w komentarzu poniżej. Polub naszą stronę na Facebooku i zasubskrybuj nasz kanał. Pokażemy tam nowe sztuczki.